rozpoczyna się, jak zawsze w styczniu od kilkudziesięciu lat, po Soborze Watykańskim II, tydzień modlitw o jedność chrześcijan, nazywany tygodniem ekumenicznym. Chrześcijanie różnych wyznań codziennie spotykają się w różnych świątyniach na nabożeństwie, słuchają kazania Słowa Bożego, potem wspólne spotkanie, często wspólny posiłek. To dosyć ważne, żebyśmy sobie my, katolicy rzymscy, uświadomili, że nie jesteśmy sami, że ta ławka chrześcijańska, na której siedzimy, jest dosyć długa, też dosyć szeroka. To są polscy prawosławni, to są luteranie, ewangelicy reformowani, ale zielonoświątkowcy, to są różne inne kościoły chrześcijańskie. To jest czas, kiedy wspólna modlitwa i wspólne pragnienie jedności przypomina o tym, że jesteśmy podzieleni jako chrześcijanie, ale możemy znajdywać takie obszary, w których się możemy łączyć, ale też i w których możemy wspólnie występować przed światem zewnętrznym. To jest zawsze modlitwa, ale to jest też bardzo wiele wspólnych inicjatyw. Tu w Lublinie, ekumeniczny Lublin, toczące się takie spotkania, sympozja w różnych kościołach, w różnych wspólnotach chrześcijańskich, żeby pokazać jedność w różnorodności, a zarazem poznawać swoją tradycję, swoją historię i żeby widzieć, że żyjąc obok siebie, tak naprawdę możemy też żyć razem. Kolejny tydzień ekumeniczny przed nami.